162 miliony złotych trafi do Poznania, 27 milionów złotych do powiatu poznańskiego. Do Swarzędza ponad 12 milionów. I tak można byłoby wyliczać jeszcze długo. Samorządy mają otrzymać niemal 14 miliardów rządowej pomocy na uporanie się z kryzysem energetycznym. Ponad 1 200 000 000 złotych z tej puli ma trafić do Wielkopolski. Może ono być wykorzystane do tego, żeby poprawiać efektywność energetyczną budynków i mogą być te pieniądze również inwestowane w odnawialne źródła energii. Ale będą mogły także zostać przeznaczone na zakup źródeł ciepła. Według rządzących to realna możliwość ograniczenia wpływu wysokich cen surowców na życie mieszkańców. Tak optymistycznie do rządowych obietnic nie podchodzą za to samorządowcy i politycy opozycji. Z tej polityki dawania tych pieniędzy ja przede wszystkim odczuwam dzisiaj jako gospodarz miasta skutki tych pseudoreform, które nam te środki finansowe zabrały. Myślę, że jakiegokolwiek samorządowca się zapyta, to wolałby, żeby tych pieniędzy im nie zabierać, a potem wspaniałomyślnie im nie oddawać. Czyli po pierwsze, pieniądze, które zostały zabrane samorządom, powinny wrócić do samorządów. Chodzi tu głównie o zmiany w podatku PIT. Jak wyliczył niedawno Związek Miast Polskich, w przypadku Poznania ubytek za lata 2019-2023 to mimo rządowej subwencji około 1 100 000 000 złotych. Dlatego prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak oczekuje od rządu innych rozwiązań. Oczekiwałbym tego, że rząd, mając narzędzia do regulacji tych cen maksymalnych za energię elektryczną, takie działania podejmuje, a nie tak naprawdę reaguje dopiero wtedy, gdy monopolistyczne spółki Skarbu Państwa próbują tak naprawdę zarobić 100% marży na przedsiębiorcach, samorządach. Jak obiecywała dzisiaj posłanka Jadwiga Emilewicz, takie działania rząd już niebawem może wprowadzić w życie. Jesteśmy przekonani, że cenę prądu w Polsce można obliczyć nie za sprawą dodatków, nie za sprawą ustaw podatkowych, ale za sprawą zdrowego rozsądku, którego jak widać troszeczkę zabrakło spółkom energetycznym w Polsce w czasie wojny. Spółkom, które przypomnijmy, są spółkami Skarbu Państwa. Teraz, jak przekazała była wicepremier, nad nowymi regulacjami obniżającymi ceny energii pracują wspólnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Ewelina Dernoga, Puls Dnia.